jak zarządzać swoim mózgiem, tak żeby wreszcie coś do niego weszło? W dzisiejszym językowym spacerze postaram się odpowiedzieć na to pytanie, a przynajmniej pomóc Ci zorientować się, co robić, żeby jeszcze łatwiej było się uczyć. Jak zarządzać mózgiem? Czy może być lepsze miejsce do tego, by o tym opowiedzieć, niż miasto, z którego Napoleon zarządzał swoim imperium? Nie, nie jest to Paryż. Jesteśmy w Ostródzie, gdzie w 1807 roku Napoleon przez kilka tygodni przebywał w Zamku Krzyżackim i z niego tutaj wydawał swoje rozkazy i zarządzał imperium, które praktycznie rozciągało się na całym świecie. A zatem zacznijmy od małej podróży. Przenieśmy się do Australii tym razem. Tutaj pewien profesor John Sweller opracował ciekawą teorię tak zwanego ładunku poznawczego. Po angielsku nazywa się to cognitive load. Po polsku mamy różne tłumaczenia, natomiast chodzi o to, że kiedy się czegoś uczymy, jest pewien ładunek informacji, które do nas docierają i które mogą nam przeszkadzać, a mogą też pomagać. No i właśnie ten australijski profesor zaczął od tego, że właśnie zbyt dużo informacji, zbyt dużo rzeczy, które do nas docierają jednocześnie, może nam szkodzić. I można powiedzieć, że ten ładunek poznawczy, on się dzieli na kilka elementów. Jedna rzecz to jest to, jak skomplikowana jest ta rzecz, której chcemy się nauczyć. Możemy chcieć się nauczyć czegoś prostego, prawda? Możemy otrzymać na przykład olbrzymią książkę grubą z tysiącem informacji, teorii, różnych równań, czegokolwiek, co będzie bardzo skomplikowane. Druga rzecz, która wpływa na ten ładunek poznawczy, to są zewnętrzne informacje, czyli to, co nam dookoła albo pomaga, albo przeszkadza. Może to być to, jak na przykład pracuje nasz nauczyciel, gdy nasz nauczyciel krzyczy, wygłupia się i tak dalej. Może nam to przeszkadzać w opanowaniu tej informacji. Może to być też to, że na przykład oglądamy telewizję, patrzymy na telefon, kiedy się uczymy. To też nam przeszkadza. No i trzecia rzecz, to jest tak jakby umiejętność czy możliwość połączenia tej informacji z tym, co już jest w naszej głowie. I ten profesor australijski, profesor Sweller, on skupiał się bardziej na tym, żeby upraszczać nieco ten ładunek poznawczy. Chodziło mu o to, żeby podawać informacje w formie, która będzie nieco łatwiejsza do przyswojenia. Nie będzie tak skomplikowana, żeby nauczyciel przedstawiał te informacje w sposób bardzo taki łatwy do przerobienia. Ale jest też druga rzecz i wydaje mi się, że ona jest nawet ważniejsza. Nie wiem, czy na przykład pracowałeś, czy pracowałaś kiedyś, uczyłaś się, czy uczyłeś się z aplikacji internetowych. Bardzo często siedzimy, próbujemy się czegoś nauczyć, a to nam nie wchodzi do głowy. Czyli jak robić, czy co robić, żeby łatwiej było się uczyć, czy korzystając z aplikacji, czy z innych rzeczy. I tutaj z pomocą przychodzi to, o czym mówi dr Justin Sung z Nowej Zelandii. To jest doktor medycyny, ale także ekspert od teorii uczenia się. On wspomina o tym ładunku poznawczym i mówi, że problemem jest to, że bardzo często, kiedy się uczymy, ten ładunek poznawczy jest za niski, czyli nasz mózg jest po prostu znudzony. Więc żeby się czegoś nauczyć, powinniśmy zwiększyć nieco ten ładunek poznawczy, dzięki czemu poczujemy, że coś się w tej głowie dzieje. I to, co ja zauważyłem, że bardzo często wiele aplikacji internetowych czy aplikacji do nauki ma właśnie ten ładunek poznawczy na bardzo niskim poziomie. Oni na przykład wymagają od nas, byśmy robili rzeczy bardzo proste, na przykład zamiast przetłumaczenia całego zdania, mamy wybrać słowa, które są jego tłumaczeniem. Jest to za proste dla naszego mózgu, więc nie sprawia, że się uczymy. My po prostu coś robimy i nic się nie dzieje. Także tutaj warto zrobić jedną rzecz, to co na przykład my robimy na naszych kursach. Chcemy, żebyście nie tyle wybierali jakieś słówka, ale żebyście próbowali sami z siebie przetłumaczyć dane zdanie, czyli zaatakować je w całości i przetłumaczyć je w głowie, bo wtedy ten ładunek poznawczy jest duży. Także podsumowując,
ładunek poznawczy nie może być za duży, czyli nie powinniście unikać tego, co was rozprasza, czy też atakować rzeczy, które są nieco prostsze, ale powinniście też zapewnić, żeby ten ładunek poznawczy nie był też za niski, żeby nie było za łatwo, bo wtedy mózg nie będzie się niczego uczył. Kiedy ten ładunek poznawczy jest na odpowiednim poziomie, wówczas te informacje będą w waszej głowie zapamiętywane. Także życzę wam właśnie tego, żebyście dobierali to, co robicie właśnie, patrząc na to, czy nie jest to za trudne, ani też za łatwe, i wtedy efekty na pewno przyjdą. A na razie pozdrawiam was serdecznie i pamiętajcie o jeszcze jednym. Nie uczcie się słówek, uczcie się zdania.